Cześć Wam, tu The Mess Runner i w tym odcinku chciałam Wam pokazać moje faworyty z roku 2015 z firmy Collecta. Jedna taka dziewczyna mi podsunęła ten pomysł, zauważyłam. Dziękuję bardzo, bo super pomysł w sumie. Siedzę w pokoju na dywanie dużym, bo nie ma moich rodziców, to mój pies. A tam leci muzyka, mój taki mały różowy gówniany głośnik. Zostaw ten telefon. Nie wolno. Co ty zrobiłaś? Boże, widzicie? Pies jest niegrzeczny. Dobra. Lubię tą piosenkę, więc ściszę trochę, chociaż. Dobra. A więc tak, moimi faworytami na rok 2015 są tak, ogier Campolina oraz ogier Trakeński. No i jeszcze w sumie klacz Percheron, ale to tak nie. On też jest super, ale tak. Zdecydowanie tym większym faworytem jest oczywiście Campolina, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych ras. Jak widać, jest w takim zestawie. I właśnie mam taki zamiar robić takie właśnie filmiki. Faworyt danego roku. Lilka, zostaw ten telefon. I przy okazji opisywać, zrobić recenzję, nie? Tych koni. Boże! Przychodzą mi wiadomość. Nerka. Kanar też zdejmę. Chwilkę. Lilka, co ty źresz? Boże. Idź. Wyjdź. Już. Szybko. Przepraszam. Tam. Już. Wychodź. Już. Już. Mój pies. Przepraszam. Dobra. A więc tak. Jest to ogier Campolina. Ma na imię Frisco. Chociaż pierwsza wersja, jak zobaczyłam go na zdjęciu katalogowym, miał mieć na imię Newt. Ale w sumie pasuje mu Newt, ale tak jakoś... Nie wiem. Nazwałam go Frisco jednak. No. Nie wiem, może mu kiedyś zmienię imię. Nie wiem, dobra, nieważne. I tak, ma garbonosy profil. Uwielbiam garbonoski, naprawdę. Ostrość. Tak, ma wszystkie szczegóły. Zmarszczki, trzy warga. Oczywiście też ma saneczki. Ten pysk tak ładnie wyprofilowany. Wszystko tutaj jest. Te oczy. Oczy są akurat średnie w tym modelu, powiem szczerze. Ale... Ładnie ma powieki. Uszy ma dość takie. Nie mają środków, ale ładnie są z tyłu zrobione. Bardzo ładnie. Tutaj ma wszystko. Tak się prezentuje. Ogólnie jest. O matko. Przepraszam. Ogólnie jest bardzo duży. Duży. Wysoki. Na pewno większy. Od tego, no, szlejfach, nie? I tak, ma zrobione strzałki. Przepraszam, jestem się zdezorientowana i w ogóle rozkojarzona rano, nie? Tak, jest maści czerwono-błanej. Ostrość. Tak, ogon, tylko coś mi w zasadzie nie pasuje, chyba z tym ogonem, tak dziwnie, nie wiem. Ogólnie ma wicharki, jak to Collecta, mięśnie, zad, tutaj wszystko. Tutaj też ma na brzuchu wicherki. Oczywiście jest napisane Campolina Stallion 2015, Made in China. No, tutaj ma te zmarszczki, też ma wicherki. Tu, przy mięśniach. Ma długą grzywę. Tak, od tamtego roku zauważyłam, że zaczęły się kolejne z długą grzywą, tak na przykład w tym roku wychodzi Arden oraz Schwarzwald, też mają strasznie długie grzywy. No. Ma trochę chudą klatkę piersiową, ale to dobrze akurat, bo teraz tak ma. Nie za bardzo, nie za mało. Tak, ma tutaj zmarszczki, tutaj wszystkie zmarszczki też ma. Tutaj ma wicherek. Nawet włosy ma. Tutaj jest zaznaczone.
ogólnie jest wątłym konikiem z chudymi nóżkami, taką grubą szyją, tak, taki naprawdę ładny. Tak. No i drugim koniem jest ogier trakeński, ma na imię Vanaheim. Nie kopiowałaś tego imienia. Właśnie, muszę wam zrobić listę imion, które są dla mnie święte i których nie kopiować. Znaczy nie tego, no. Nie zgapiać, a inne możecie sobie wziąć, że tak się wyrażę. Ale to wam napiszę. Tak sądzę. Napiszę, powiem, nie wiem, zobaczę. Dobra. Zajmę kantar i lirkę. O Boże, chwilkę. To jest lirka Tomasa. O. Stoi. Tak. Jak widać, jest maści siwej. Ma ciemne kopyta, chociaż myślę, że powinny być jasne. Aczkolwiek nie jestem zbytnio pewna, co to jest za maść. Bo nie wiem, wygląda siwa. Taka. Chyba tak, siwa. Siwa. Bo myślę, że być nie mogła. Siwy jest siwy, ogon pomalowany na biało. Ma koreczki. Takie. Ma fajną szyję. Podoba mi się jego szyja, tak jak się patrzy z tej strony. Oczywiście łopatki ma zaznaczone tutaj. Pysk ma, saneczki ma. Chociaż ten pysk według mnie jest minimalnie zbyt kwadratowy. Tak mi się wydaje. I za duże uszy ma. W ogóle te modele dwa. On i klacz hanowerska mają strasznie duże modele. Boże! Głowy! Boże, Jezu. Tak, ma oko. Tak jak koń powinien mieć. Te uszy trochę za długie, no. Aczkolwiek... No, pysk ma taki normalny. Ma ładnie tutaj wszystko zrobione. Ostrość tutaj, w tych miejscach. Ta czaszka, te kości. Oczywiście kopyta ma ładnie wyrzeźbione. Ma kasztany, co jest dużym plusem, bo... A kampolina chyba nie ma. Chwilkę. Nope, kampolina nie ma. Ale on ma kasztan i to jeszcze ładnie zrobione. O, salto. Tak, tutaj on, nie ma tu wicherków. Akurat ten model ma mało szczegółów. Takich jak kolekta zwykle ma. Aczkolwiek jest ładny, taki dostojny, znaczy taki ujeżdżeniowy, typowy, nie? Ale jeśli chodzi o te takie detale, jak właśnie sierść, jakieś tam wicherki, to ma na czole wicherek tylko. No i tutaj taki delikatny. A tak to nie ma. W ogóle jest innego materiału, innego malowania. I on bardzo, bardzo, bardzo przypomina Schleicha. I materiałem, i w ogóle farbą przede wszystkim. Nie jest na przykład tak jak on, taki śliski, taki śliski, nie? Tylko jest taki zwykły, jak Schleich. Taki bardziej szorstki. Jak Schleich. Tylko, że jest większy od Schleicha. No i ma tą klatkę piersiową chudą. Minimalnie za chudą. Tak. Ogólnie jest bardzo ładny. Dostałam go od wujka na święta. No i jest większy od kampoliny. I to widać. Postawię sobie tak. Je. Chwilę, bo to jest dywan! Boże, chwilę. Jestem zła. O tak, jak widać, jest większy od niego. Jest większy. Tak, chwilkę. O Jezus Maria. Ogólnie. Są fajne te konie. Boże, co ci gadam? Masakra. Coś mi wali na głowę. Nie wiem, co gadać tyle filmików. Dam, no, ale naprawdę dziękuję ci za ten pomysł, że dałaś mi ten pomysł.
Podsunęłaś. Bądź, że podsunęłaś mi ten pomysł, bo to jest naprawdę dobry pomysł, tak? Postaram jeszcze zacząć zrobić tę serię ze szlajchami, że tam figurkowa. Jezus, Maria, głupi tytuł. Rocznikowe przedstawienie figurek. Tak? By the Maze Runner. Szlejch oczywiście. Nie wiem, zacznę od chyba tego najnowszego. Tak mi się wydaje, bo ja się przybliżę, nie wiem, dalej nie mam. W ogóle ładna dzisiaj pogoda, świeci słońce. Myślałam, żeby iść na ten, na sesję zdjęciową, ale mam dużo do roboty. O Boże. Muszę zrobić pizzę. Spakować się już do szkoły. Odrobić lekcje. Przede wszystkim do historii, bo tam jakąś prezentację muszę zrobić. No i zrobić jeszcze zamówienie do końca z Klaudią na Kantary. Tak, przyjdzie mi kolejny na ten, figurkę na custom. Tak. Będzie to bodajże ogier andaluzyjski ze Szlejch. Ale nie jestem pewna. Więc właśnie. No dobra, no co by tu więcej gadać? Ogier trakański w Anaheim oraz ogier Campolina Frisco. No. Kończy mi się bateria, na 5 minut mi zostało. Więc no w sumie chyba nie ma już o czym gadać. Jak zrobię tam odcinek, to będzie. Wczoraj dodałam filmików 8 bodajże. No. Tak, głos straciłam wczoraj przez to gadanie. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Pa, pa. Jak to się włączam?